Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Na niebie obłoki, po wsiach pełno bzów, gdzież ten świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my czterej pancerni, rudy i nasz pies. My czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenny. Cześć, mam tu coś na rozgrzewkę. Jakby ci kapcie przemokły, wlewasz w gębę, a grzeje w pięty. Spróbuję. No to puszczaj. No, ej, panie. No, jazda. Samego Berlina, po samego pierona Hitlera pojadymy. Ja do Radomia 3 razy miałem jechać. Jeszcze nie pojechałem. Ja trochę myślałem. Wtedy jak Olgierd przyprowadził czołgi, jak 30 trafię, to może i do Berlina zajadę. A tyś godał, że po ciemku i w nocy, a ja że go doprawdy widział. Nie marudź. Wszyscy byśmy chcieli, żeby tu był, ale ci się przywidziało. W ciemności błysną krwawy sąd, tygrysa bierz na cel i rąk. A, dobre, nie? Pod względem rytmu. Właśnie. A jak to nie tak, to przecież można zmienić. Ej, mam w czołgu jeszcze z 0,5 tuzina tego wina hiszpańskiego. Mogę odpalić to. O, Wichura, ty jak handlarz targówka. Jaki handlarz, jaki handlarz. Ja, Litka, piosenkę o bitwie studziankowskiej układam. Oooo! Ciemność, jak błysną krwawy ząb,
Tygrysa bierz na kiel i rąk. Tygrysa śmiało, mocno rąk. Tygrysa śmiało, rąk. Czołgo do dowódcy brygady. Idę. Sierżant Kos melduje się na rozkaz. Działa i idą na stanowiska ogniowe. Jedziemy z plutonami dowodzenia organizować punkty obserwacyjne. Wasz czołg będzie zamykał i osłaniał kolumnę. Plan miasta macie? Tak jest. Musimy się przedrzeć między Szprewę a kanał Landwehry. Znaleźliście o tu. Na północ od Politechniki. Na zachód od Tiergarten. Za 8 minut ruszamy. Możecie odejść. Obywatelu pułkowniku Rosomak na linii. Rosomak? Rosomak! No i co? Zadra, sierżant Szawelo. Mamy zamykać, ubezpieczać kolumnę dowództwa brygady. Rosomak, przestań dreptać w miejscu! Najdalej za godzinę zameldujesz mi o wzięciu tych dwóch domów. Tak! Przed świtem ruszam na stację metra. A co ze Znojeniec? Dookoła stacji podziemnej bunkry i domy umocnione, połączone chodnikami w piwnicach. Mają zakopane tygrysy w ziemi. Załoga mieszana. Kadrowi SS-mani. Oficerowie ze szkoły oficerskiej. Kompania. No i... trochę mokosu z folszturmu. Tego, co pod ziemią, nie rozgryzą ani radzieckie czołgi, ani nasze 76. Co z chałupicami? Godzinę temu minęły most na Szprewie. Co tu się dzieje? Chorąży! Na rozkaz. Przepędzić tych fizylierów. Przeszkadzają pracować. Przechodzą kanałami. Rozpoznajcie w kierunku Berlinerstrasse. Czy tam nie widać naszych chałupic? Tak jest. Ah!
cholera przez tego kota. Jakiego? Kot czarny, los marny. Trzeba mi było w ten czas zawrócić. Panie doktorze! Uciekli? Już leżą. Exitus. Mundur ma na sobie. Drugi też. Żeby nie wasza seria, to już byłoby po nas. Dostał? Nie. Tylko jak się przestraszy, to mdleje. Pokojowa natura! Tak, tylko nie za dobrze. Wedle tanku pilnować musowo, jak w stodole po żniwach. Bo inaczej nieprzyjaciel kura puści. Ej, ruszamy! Do wozu! No dawaj, dawaj! Dawaj do przodu. Litka! Tomasz, do wozu! No już, szybko! Artylerzyści. Siadajcie. Skosztuj. Zdobyczny. Nie przekupisz. Daj kalinę. Na kiedy ogień i... Czego nie ma być? Stacji kolei podziemnej. Betonowe stropy. Za twarde na moje zęby. Dasz 1000 pocisków, to przynajmniej ogłuszysz. To ostatni silny węzeł oporu, rozumiesz? A stamtąd już tylko 3,5 km przez park i zaraz jechać Reichstag i brama brandenburska. No dobra. Zrobimy, co będziemy mogli. Dam ci w prezencie czołg razem z desantem. Numer taktyczny 102. 102. Znam załogę. Spotkaliśmy się pod Ritzen. Dowódca czołgu zawsze w czołgu. Nie zawsze. Zawsze. Rudy będzie strzelał z miejsca. 3 ich wystarczy. To ja pójdę z tobą. Nie pójdziesz. Sama się zgłosiłaś do osłony. Ale jest przecież Zubryk. Zubryk pójdzie z nami. Pozwól mi pójść z tobą. Pamiętasz wtedy na Pradze? Przydałam ci się. Oj, nieładnie, nieładnie, panienko. Napraszać się niechcącemu. Znów będą strzelać. Trzeba skoczyć z ostatnim granatem haubicy, to nie zabiją. Niebezpiecznie, z tyłu jakby kto został. Ja nie zostanę. Tylko, że 4 tygodnie w wojsku jestem, to zapytać mogę, nie? Panie Zadra? No? Wie pan, ja cholernie nie lubię tej strzelaniny. Panie Zadra, jak ktoś zemdleje, to wie pan, co najlepiej zrobić? Właśnie. A jeśli zapomniałem? Przypomnisz. Fajny pior na kamień, ściero jak glas papier. A z drugiej strony, tak sobie myślę. Prochu nie wąchały. W czołgu nie były. No to czy będą dobre żony dla żołnierzy? Żony? Dwóch ci się poganinie zachciewo? Nie. Jedna.
ale żeby tak jak z Litką. Tyle wspólnych przeżyć. Razem. Dłoń przy dłoni. Związanych. Powrozem. Przez Niemców wozowni jak barany. Rozwiązałem. Zębami Szarika. Nie. Grześ? Powiesz Jankowi, żeby mnie zabrał. Tak, tak, tak. Co? Wszystkie do jednego? Nic z tego. Zostaniesz przy czołgu. Mnie się też coś od życia należy. Grześ. A tak. Nie to, nie to. Tygrysa graj. Przed nimi lśni tygrysi ząb. Tygrysa bierz i rąb. Tygrysa śmiało, mocno rąb. Tygrysa zdziała rąb. No brawo! Pies nam dobrze wychodzi. Tylko, że na początku zwrotki brzmi zbyt to pretensjonalnie. Krzeprze i te kule, co dzwonią jak szklanki. Nie no, szklanki dobre. A tamto może i warto poprawić. Jak Berlin zdobędziemy, to się doszlifuje, o. No, Tomak, jeszcze raz, na czysto teraz. Rosną na polach wybuchów krze, kule dzwonią jak szklanki. Pierwsza brygada lawiną prze, do szturmu na studzianki. Przed nimi śni tygrysi są. Tygrysa bierz i rąb. Tygrysa śmiało, mocno rąb. Tygrysa zdziała rąb. No, no! Noga do wozu! No tak, cholera. Nawet pośpiewać nie dadzą. Podajby ci dętka pękła. Za chwilę zaczynają. Przez 5 minut nawała ze wszystkich luf i naprzód. Z pociskami? Krucho. 800 granatów. Weźmiecie stację? My tylko ten dom. Historia ukaże. Panie Szaweło, zostaje pan tutaj. Józka biorę ze sobą. Józku, ty uważaj. Na litość bosko ty uważaj. My z Grzegorzem za 3 dziury zrobimy, no. Gipko skakajcie. Naprzód! Dawaj, dawaj! Dawaj, już na górę! Dawaj!
uważaj. Dobra. Szary. Panie Staśko. Bo ja, wie pan, jestem felczer. Nie rozumiem. Felczer jestem. Z Mińska Mazowieckiego. Co? Z Mińska Mazowieckiego jestem. Aha. Wie pan, na chrzcinach, na weselach to ja nie takie rzeczy widziałem, ale tu to... Ja nie znoszę tej strzelaniny. Panie Staśko, jak ktoś zemdleje, to wie pan, co najlepiej zrobić? Nie. Iber allen gipfeln ist ruh. In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Na wszystkich górach jest spokój, na wszystkich szczytach nie czujesz nawet tchnienia. Goethe. Spokój. Panie Staśko, jak ktoś zemdleje, to wie pan, co najlepiej zrobić? Rozumiem. Nie. Wrócił, a oni zostali. Wrócą, wrócą. Psa odesłali, bo się nie godził po piętrach biegać. Lidka, przestań beczeć. Psa pilnuj, co będą w robocie nie wadził. Się skończyła. Dom się też skończył. Trzeba mi było w czołgu zostać. Chodź duszno. Te granaty się skończyły. O ty przykrość, a stryj mówił, weź już ku więcej. Panie chorąży do jasnej cholery, no!
No co? Panie Chorąży, przecież pan sam prosił, no. Przepraszam, panie Chorąży, no. Czekaj, pójdź to moje, no. Pójdź pan, no to. Chłopaki, żyjemy! Musieli mieć jutranie stanowisko. Rany boskie, nie sieć, Juśku, jak starsi pracują. To cześć, już nas mają. Co mają, wcale nie będą brali. Usmażymy się we własnym ogniu. Też fajnie. Trzeba wiać. Turędy. Jest droga, chodź. Dawaj. Dawaj, no. Dobra, jest, chodź. Opaki! Hej! Dobra, idziemy! Już. Szybciej tam! Dawaj, dawaj! A gdzie tamten? Zdejmij mu bluzę szybko. Trochę musi boleć. Masz, bracie, szczęście, że jesteś mężczyzną. Bo jakby na ten przykład bliźnięta, to... No jazda. Zjeżdżaj ty. Ja ostatni. Mam trening z powstania. Bez gadania na dół, bo rzucę! Bratu byś tak nie powiedział, a ja, że młodszy. No już. Chojra. Cholera rąbnęli. Co teraz? Nie możemy tu długo zostać. Przez ulicę dobrze będzie, jak co drugi żywy przeskoczy. Praktyki. Już nie nabiorę. I słów. Do końca nie poprawię.
Nie są złe. W ciemności błysnął krwawy ząb. Tygrysa bierz na cel. I rąb. Tygrysa bierz na cel i rąb. Fajnie. Trzeba by go na czymś położyć. To będzie dobre? Kos. No. Trzymaj. To się przyda. Podnieście go bliżej ulicy. Nie trzeba. Zostanę. Będzie mniej bolało. Nie mądrz się. Wierzycie? Nie, kamrat. Dam wam dwóch ludzi do załogi na tymczasem. Nie trzeba, załoga pełna. Z psem. Też żołnierz, atestat żywnościowy, mu. Kos. Co takiego? Janek strzela morsem. Nasz komandir wraca. Dowódca o pomoc prosi. Do wozu! Piechota na moją komendę ognia! Obywatelu majorze, melduje powrót siedmiu. Exitus. Sześciu żołnierzy z grupy szturmowej. Sześciu. Dziękuję za męstwo. Choć wy nie utrzymaliście domu, a ja nie zdobyłem tego Bahnhofu. Obywatelu majorze, ale można zdobyć. A wiesz jak? Chyba wiem. Dzięki niemu. Jedz. Tak. Zgadza się ten twój szkic z góry i plan podziemnej sieci. Miałeś rację, że od strony zalanego tunelu nie powinni mieć posterunków. Nie powinni. Koniec dyskusji. Pora na rozkazy. Jedz. W ciągu dnia dostanę nurka od saperów. I sprawdzę, czy nie ma przeszkód pod wodą. Ryzyko duże. Ale na jednej szali szansa, że zdobędziemy stację i przebijemy się do Reichstagu. A na drugiej życie pięciu ludzi. I psa. Tak, pancernych i psa. Którzy teraz ode mnie otrzymują rozkaz. Wycofać wóz z linii i spać. Budził będę sam. Tak jest.
Wieczór blisko już po nich idął. Lepiej, żeby mieli czas obmyć się i rozśmuchać, nie? Pobudka! Pobudka! Wstawać! Ej, wy wojsko majowe! Kaj my to są? W Berlinie. Ten, co na spocznie, wygrywa lepszy od tego, co na baczność przegrywa. Chcesz się bić? Nie. Chłopaki, przesada dziś 1 maja. Święto my całe przespali. Tomuś! Tomek! Czas! Z wodą krucho. No i jestem z tobą. Jesteś. I będę. Może. Jeszcze się 1 maja nie skończył. Zdążycie poświętować do północy. Janek. O? No i co, wyślizgałeś mnie z tej akcji? A po co ryzykować? Załoga tylko potrzebna. No, ale was los pokarał. Dostajecie 6 do czołgu. Mogę miejsca ustąpić. Kogo? Dowódcę. Po co, Pieruna? Przez za swojego mamy. Kakowo czorta, nie trzeba. Kapitana wam daje pułkownik. I to ruskiego. A co, myślisz, że ruski to gorszy? Baczność! Spoczni. Nie, nie, nie meldujcie. Ja chcę wam zameldować, że nurek przeszkód nie wykrył. Możemy zaczynać. A dla wzmocnienia załogi przyprowadziłem wam minera. Wirtuoza, jeżeli tak można powiedzieć. Kapitan Pawlow. Ten pójdzie do wody? Tak, ten. No co z wami? Ruszajcie się. On musi mieć powietrze pod sufitem. To przecież nie łódź podwodna. Do czołgówek przyszedł, a do marynarki trafił. Bosman Jeleń melduje się do nauki pływania i do kitowania. Zabezpiecz lufę i przyrządy celownicze. Nie bój się, zakitują tak, że ani mintokuru nie będzie trzeba. Co pijesz, głupi? Do wozu. No, szaliczko, dostajesz. Daj. Tu swoje masz, o! Po co po cudze łeb wtykasz? A? Ty. Zmienia nie rozgrużaj. Dzień dobry. Dobry. Musicie mi miejsce zrobić. Po prawej stronie, kajamista nie jedzie. Ciąg z bliska widziałem, ale miejsce potrzebuje dużo. Więc wszystko, co zbędne, trzeba usunąć. Już usunięte. Rzeczy osobiste też poproszę przenieść do ciężarówki. Odbierzecie później, przed stancją. Miejsce spotkania z grupą Chavelle. Żeby my jedno z tego chodnika wylezli. Jak nie wyjdziemy, to też nie będą potrzebni. Tyle jeżeli kto chce, może nie jechać. Towarzysz kapitan, my są załoga. Pojmali.
Ekipa! No, ekipa. No. Ja wiem, co to jest ekipaż. Weź moje rzeczy też. Żona jest? Tak. Teraz w Nowosybirsku. Razem z synami. O. Kolia i Serioża. A mnie 2 tygodnie temu przeniosli do polskiego wojska. Nawet munduru nie zdążyłam zmienić. Wiesz, jak to jest. Proszę. O. Przepraszam. Ej! No? Co to za graty? Jeszcze pogadamy? Na awans czekacie? Nie. Ranny oficer prosił, żeby zawieźć do Berlina. Mechanik, kawalerista? Gruzin. Brigit. Dawno? 6 tygodni temu. Pod Wejherowem. Nie przychodzę na niczyje miejsce. Zawolaj załogę. Załoga! Nie 2 godziny upłyną, będziemy się żegnać. Ale na ten czas musicie mnie przyjąć do załogi. Bierzcie się do uszczelniania, a 2 pomogą mi ładować torby. Ja. Stójcie! Nie znacie rosyjskiego? Uderzysz. Zginiesz. Przełóż. Dwa kanistry. Sobie. Dwadzieścia. Wygrałeś. 4 kanistry. No. Jeszcze? Daj. Jeszcze. Nie, fura. Gracie? Gramy. Niżej głowę! Uparty fryc. Oko. Hej! Oko. Na co? Żeby go uspokoić. Teraz przez 30 minut będzie cicho siedział. Ale nie o to pytam. Na co gracie? Na spiritus czy na force? Na force? Force teraz mało znaczy. A tych parę dni, co do końca wojny zostało, nie warto pić. Człowiek po wódce bardziej wyrywny. Łatwiej na tamten świat. My na benzynę gramy. A bodaj ci dętka pękła, fura. Wygrałeś, no to stuk. A po co ci benzyna? Po wojnie w Mińsku Mazowieckim musi mi oddać 3 beczki i 7 karnistrów.
Będziesz potrzebować transportu, wal do mnie. Firmę założę. Przywóz, wywóz, kapral rezerwy Wichura. Wichura? No. Lubisz mnie? Panie chorąży, pan tu przypiluje. Ja zaraz wracam. No i co? Gapicie się? Buty sobie wyczyście. Póki co nie warto, pył wszędzie. Ja wszystkie ładne dziewczyny lubię, a dla ciebie to zrobiłbym wszystko. No, co chcesz, to masz. A nie o to chodzi. Ale weź. Dziękuję bardzo. Wytłumacz mi, co oni mają tam robić. A, tu jest tunel. A tu jest ta cholerna stacja. Cośmy ją rankiem brali, nie wzięli. Tu pod grubymi stropami siedzą Niemcy. Cicho, jak artyleria kosi. A jak przestanie, to oni ładują. Jest dojście przez tunel. O. Wolne. Bo tam, gdzie szyny idą w dół, to wszystko zalane wodą. Nasi przejdą ze 100 metrów pod wodą. Rudy. I uderzą od tyłu, a my w tym samym czasie od góry. No i otworzy się droga aż do samego Reichstagu i do Hitlera. A jak nie przejdą? To też weźmiemy. Tylko ludzi kupa zginie. Czemu to Janek wymyślił? Bo wyrywny. Ale ty zostaniesz. Przy tobie była mowa, że miejsce dla sapera potrzebne? Nie, w czołgu duszno. Wyrywny to ty nie jesteś. Nie! Pod ziemię to niech mnie inni kładą, a sam nie pójdę. Pani Litka lubi dowódcę. Jak z dobrego serca, to powinna powiedzieć prawdę. Jak wiesz, to sam powiedz. Jaż nie taki. Pani Litka sama powiedzieć powinna. Muszę zobaczyć kosa. Uważaj! Zobaczysz, oni z dołu. A my stąd uderzymy. Ale zrozum, muszę go teraz zobaczyć. No dobrze, dobrze. Rację podwiozłem, tej drogi podwiozę. No, komandier. Wóz gotów. Dobry, buchaj, to i rogiem przebije, nie? My to, Muśku, krowy ominiemy z daleka. Tak. To i myksie. Gniewać nie być. Pancerfaust rwie na pierwszej przeszkodzie. O! Jeśli Szarik ma ogon naoliwiony, to możesz już meldować. Tomek, coś tam taskał w tym worku. Wstyd robisz. Gramofon. Ten, co świętej pamięci polityczny na nim grał. Jakbym nie wziął, to by przepadł. A jak teraz zawiozę na wiosku, to we wszystkich chałupach będzie słychać, nie?
A elektryczność jest? Nie, ale nieboszczyk Staśko mówił, że będzie. Jak hałasu na wsi narobisz, to ci takiego kota popędzą. 7! No, gotowe. Dobrze. Za 14 minut ruszymy. Czemu nie za 13? O, tak wynika z rachunku. Za kwadrans przy takim ubywaniu wody w najlepszym miejscu. Będzie dost powietrza nad lustrem wody. Przy szybkości 3 km na godzinę będziemy tam za minutę. A? Jak się na tym liczy? To potem. Skąd się tu wzięłaś? Zadra pomógł. Po co? Całować się nie będziemy, nie ma czasu. Słuchaj, właściwie Marusia miała tutaj przyjechać. To ona to wszystko wymyśliła i zorganizowała, tylko... Tylko, że ja... Przestraszyła się. Słuchaj, ona jest już przeniesiona do naszej armii. I jest pozwolenie na wasz ślub. No, pojechali. Szarika jenom ogona nie urwi. Chodź, ładny, ładny. Chodź, tak. Chodź, popływamy troszkę, Szaryczko, chodź. Gramofonu nie popsujcie! Spokojna głowa. No,